Będziemy o 13 ogólnopolskim przeglądzie kalendarzy Widykal. Naszymi gośćmi są pani Ksymena Zaniewska, juror, jeden z jurorów tegorocznego konkursu, i pan Andrzej Zabielski, dyrektor artystyczny. Mogłoby się wydawać, takie skojarzenia wywołuje słowo przegląd, że chodzi tylko o przegląd, o pewnego rodzaju pokaz, ale tak naprawdę jest to bardzo poważny konkurs, w którym biorą udział bardzo ważni, poważni, cenieni graficy i fotografowie i bardzo poważnie są oceniani. Już jutro wiem, że jury zdradzi wyniki, ale czy dzisiaj już można uchylić rąbka tajemnicy? No, można. Chyba można. Rąbka. Rąbek pokażemy. Jest to Grand Prix. Kalendarz, który ma tę ogromną zaletę. Dziękuję bardzo. Pokażemy to do kamery. Mianowicie daje się on, ponieważ jest tutaj przecięty, zestawiać i za każdym razem to zestawienie jest interesującą, bardzo ładną, kolorystycznie kompozycją graficzną. Jury uznało, że to jest jednak pewne nowum. O, proszę bardzo. W samej koncepcji kalendarza, jak widać, ma się tym bawić szalenie. Czy to, co najbardziej cenione jest przez jurorów tego konkursu, to właśnie pomysł, nowe, przepraszam bardzo Piotrze, rozwiązanie kalendarza, czy jednak dobra grafika, dobra fotografia? Znaczy i jedno i drugie może, ale dobra grafika i dobra fotografika. Przyznam się, że ja z ogromną radością przywitałam ten, zresztą już od jakiegoś czasu kontynuowany konkurs, ponieważ ja przyzwyczaiłam się jeszcze w czasach swojego, że tak powiem, swoich młodych lat, przyzwyczaiłam się do tego, że na ulicy panował cudowny polski plakat. Była to era cudownej grafiki i ulice były wypełnione dziełami sztuki, naprawdę co krok można było spotkać. Mieliśmy wielkie szczęście. Chodziło się specjalnie oglądać nowe plakaty, na przykład Franciszka Starowiejskiego. Specjalnie biegaliśmy jako studenci oglądać słupy. Wychodziło to coś takiego jak nowa premiera w teatrze, jak kiedyś dawniej Kurtyna Siemiradzkiego, tak teraz plakat. I to już jak gdyby nie jest aktualne, ponieważ nie robimy już takich plakatów. Natomiast nie dlatego, że nie mamy dobrych grafików, tylko jest inny, powiedziałabym, inny rynek. Natomiast w ten sposób, przez tą szparkę kalendarza, do naszych domów wchodzą wspaniałe dzieła sztuki graficznej i wspaniałe dzieła sztuki fotograficznej. I tutaj znowu są nazwiska, tu są nazwiska takie jak Gudzowaty czy Rafał Olbiński. Są to po prostu jeden fotografik, drugi wspaniały grafik i jest bardzo wielu świetnych artystów i te rzeczy możemy mieć w domu po prostu. Jakie kryteria powinien spełniać dobry kalendarz? Dlatego, że jeżeli skupimy się tylko na jakości artystycznej zdjęcia albo grafiki, to tak naprawdę nie trzeba tego mieć w postaci kalendarza. No może jest to pretekst, żeby się to znalazło. Ja to przynajmniej tak traktuję. Oczywiście takie kryteria, żeby on jednak był w jakimś sensie użyteczny, czytelny, że można było niedzielę odróżnić od soboty i po prostu... Tak, znaleźć się w czasie po prostu. Znaleźć się w czasie. No tak. Pytanie, na ile ważne są właśnie te względy użytkowe, a na ile ważna jest sztuka, o której mówiła pani Ksymena. Przed chwilą widzieliśmy jedno ze zdjęć, które znalazło się w tegorocznym kalendarzu Pirelli. To jest, ten kalendarz to pewnego rodzaju zjawisko co roku. Inny pomysł. Bardzo często tematem są kobiety, ale pokazywane w bardzo różny sposób. No ale wróćmy właśnie do tego wątku. Na ile użytkowy, na ile po prostu piękny powinien być kalendarz? Ja bym chciał przede wszystkim zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie, że na tej wystawie nie zobaczymy tych kalendarzy, które są w sklepach. W sklepach są wyłącznie kalendarze typowe i na podstawie obserwacji tych kalendarzy na ogół wyrabiamy sobie pojęcie, że w tych kalendarzach nic się absolutnie ciekawego nie dzieje. Tam są zawsze typowe motywy, na K głównie, czyli prawda, koty, kwiaty, kobiety, krajobrazy. Ale z drugiej strony konie. One są w sklepach, dlatego że właśnie wzbudzają zainteresowanie i są kupowane. Tak. One są kupowane, ponieważ są grzeczne i niekontrowersyjne. Natomiast jest cały rynek olbrzymi kalendarzy, które wydawane są jako tak zwany gadżet reklamowy. I tu cały przegląd właśnie służy temu, aby zachęcać zleceniodawców do tego, żeby poziom tych kalendarzy, które wydają, był jak najwyższy. Czyli chodzi nie tylko o promocję nowych rozwiązań, jeśli chodzi o kalendarze wieloplanszowe, takie tradycyjne, te ścienne kalendarze, ale również o to, aby kalendarz jako taki mógł funkcjonować troszkę inaczej. Powiedział pan gadżet reklamowy. Tak, czasami w tych kalendarzach w ogóle nie o to chodzi, żeby korzystać z kalendarium. Po prostu te kalendarium jest tylko pretekstem do tego, żeby ten kalendarz mógł się pokazywać co rok.
I żeby był po prostu ozdobą. Tak. I żeby był po prostu czymś pięknym na ścianie, jednocześnie przypominał te dobre przesłanie, które firma może dzięki temu kalendarzowi wysłać. Jak państwo sobie wyobrażają kalendarz za 20 lat na przykład? Jaki będzie? No, tu rzeczywistość wirtualna tutaj bardzo nam zagraża, przede wszystkim tym kalendarzom drukowanym na papierze. Bo nowe technologie. W zasadzie czy wszystko one... już jest w komputerze i w internecie. Właśnie, pani w ogóle nie korzystają. Pani jest entuzjastką tej tradycyjnej sztuki, grafiki, plakatu. Czy sądzi pani, że to się obroni? Tradycyjna grafika i wartości plastyczne bronią się, ponieważ obraz zawsze jest zadaniem plastycznym do rozwiązania i czy on jest przekazywany metodą wideo, czy to będzie jakakolwiek inna technologia nowa, czy ten kalendarz będzie, nie wiem, zmieniającym się pasmem obrazów, napędzanym przez już nie wiadomo jakie, tak powiem, wynalazki techniczne, to za każdym razem będą to obrazy. A obrazy muszą być piękne po prostu, żeby miały sens. Także ja myślę, że sprawa, że artyści obronią się tak długo, jak istnieje ludzkość jednak. Bez względu na to, przy pomocy jakich środków ich dzieła będą pokazywane. Ja też mam taką nadzieję, mamy nadzieję, że państwo również, jeżeli mogą, otaczają się pięknymi przedmiotami. Życzymy państwu pięknych kalendarzy również na ścianach. A my jutro będziemy śledzić, kto zdobędzie te wspaniałe statuetki. Statuetki Widikal. Przypomnę, że rozmawialiśmy o 13 ogólnopolskim. Autor, artysta, rzeźbiarz Tadeusz Markiewicz. Przypomnijmy, że rozmawialiśmy o 13 ogólnopolskim przeglądzie kalendarzy Widikal 2002. Bardzo dziękujemy. A teraz dla państwa jeszcze jedna propozycja. Jak zwykle